Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 11 do 18 lipca. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, moi drodzy, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także zapraszam do kontaktu, a tymczasem przejdźmy do czytania. Trygon Ziemi, zodiakalne byki, 11-18 lipiec. Co dla Was? Co dla byczków? No, powiem tak, kochani, jeżeli jesteście singlami, jeżeli nie macie nikogo i tak jakby chcielibyście już kogoś poznać, wejść w jakąś fajną relację, tu mi się pokazuje nagły, niespodziewany kontakt z bliźniaczym płomieniem. Możecie nagle trafić na taką osobę, która naprawdę energetycznie będzie z Wami połączona. Od pierwszej chwili poczujecie ogień, pasję, namiętność, chęć przebywania z tą osobą, takie długie, głębokie rozmowy. No kochani, po prostu tu jest takie zjednoczenie, unia, tak? Connection, bardzo głębokie, bardzo silne. Jakbyście się znali jak łyse konie, już kupę lat, no tą osobę zobaczcie pierwszy raz w życiu, ale tak jakbyście mieli połączenie już od dawna. I to będzie bardzo silna więź, nagle, niespodziewanie. Tu mamy sam Arkana Wielkie, więc tutaj ewidentnie to jest po prostu coś wielkiego, coś z przeznaczenia. No ten lipiec ma takie transformujące energie, tym bardziej, że tutaj mieliśmy nów w raku, tak? I w ogóle Saturn nam się cofa w rybach. Dlatego też, kochani, właśnie tutaj są jakby sprawy karmiczne, sprawy z poprzednich wcieleń, ale to jest ktoś, kto naprawdę przyjdzie do Was, dany Wam od wszechświata. Tutaj kosmos zadziałał, maczał w tym swoje palce. Tu możecie się bardzo szybko zakochać. Jeżeli czekacie na kogoś z przeszłości, bądź połączenie z bliźniaczym płomieniem, bo na przykład z jakiegoś powodu nie mogliście być razem, ktoś z Was był w związku, wiadomo jak to jest w przypadku tych właśnie połączeń, to teraz, kochani, właśnie będzie takie głębokie połączenie, będzie spotkanie, możliwy kontakt, dostaniecie jakąś wiadomość, albo to Wy zdecydujecie się do kogoś napisać i ten kontakt odnowić. Osoby w stałych związkach tutaj możecie faktycznie bardziej zacieśnić więzi. Tutaj możecie postarać się o powiększenie rodziny, o dziecko, bo mi się pokazuje dziecko, ciąża, możliwość zajścia w ciążę. Dużo energii seksualnej też na ten tydzień. Także tutaj no, głębokie uczucia, głębokie emocje, taka silna właśnie więź energetyczna pomiędzy Wami. Także tutaj, kochani, no, na uczucia macie bardzo ładne karty. Jeśli chodzi o pracę, tutaj wszystko zaczyna się ładnie układać. Możecie otrzymać awans. Może być tak, że ktoś Was zaprosi na rozmowę, pochwali Was za dotychczasowe właśnie wyniki Waszej pracy, będzie chciał Was wynagrodzić tym samym. Jeśli macie własną działalność, będą klienci, będą kontrahenci, to też widzę jakieś kursy, szkolenia i tak jakby obieranie też nowego kierunku. Może być tak, że poza tym, co macie, będziecie chcieli jakichś nowych właśnie rozwiązań dla swojej firmy, tak? Jeśli na przykład macie salon kosmetyczny, to możecie to połączyć z zabiegami medycyny estetycznej. No, kochani, coś nowego wdrożycie właśnie, żeby tę firmę rozbudować. I tutaj, jeżeli, kochani, chodzi o zdrówko, no to mamy problemy z narządami płciowymi i wewnętrznymi, bliżej nieokreślone. Zwróćcie też uwagę na podwójne narządy, oczy, uszy, nerki, płuca. I zobaczmy kartę wyroczni na ten tydzień. Ty oraz Twoi bliscy jesteście bezpieczni. No i właśnie, tutaj nów księżyca w raku też to symbolizuje. Także, kochani, tutaj uczuciowo, energetycznie bardzo ładne, naprawdę bardzo ładne karty macie. Wspaniałego tygodnia, zapraszam do czytań prywatnych. Kolejny znak to panna, 11-18 lipiec.
Moje drogie panny, przeprowadzki mi się pokazują. Jeśli ktoś planuje przeprowadzkę, zakup mieszkania i nieruchomości, przeprowadzki, takie odpłynięcie na spokojną wodę, ktoś może wyjeżdżać za granicę właśnie celem znalezienia pracy, może macie kogoś z zagranicy, będziecie się z kimś spotykać. Tu w ogóle dużo wyjazdów, przemieszczania, również gdzieś na wczasy może wyjeżdżacie. Jeśli jakaś relacja z rybą zodiakalną została zawieszona, to tutaj, kochani, tego kontaktu nadal nie ma. Karty mówią: odpuść. Ta osoba już niczego nowego do Twojego życia nie wniesie. Pojawia mi się dla osób samotnych możliwość poznania kogoś albo wejścia w związek z osobą po przejściach, osobą, która jest na etapie rozwodu, rozstania. I tutaj faktycznie albo w podróży, albo przez internet macie szansę kogoś poznać, bo jest pokazana odległość. Ktoś zupełnie nowy. Tutaj widzę byka, widzę też inną pannę. Wodnik jeszcze, tak. I strzelec. Takie znaki mogą Wam sprzyjać w tym tygodniu bardzo mocno. Także jeżeli kogoś takiego spotkacie, kochani, to warto dać szansę tej znajomości, warto się bliżej poznać, pospotykać, bo a nuż widelec okaże się, że to jest ktoś faktycznie dla Was. Jeżeli chodzi o pracę, kochani, coś będziecie chcieli zmieniać, coś będziecie chcieli tutaj nowego zrobić, tu są jakieś szkolenia, kursy i tak jak mówię, propozycja wyjazdu za granicę właśnie celem otrzymania jakiejś fajnej pracy, lepszej, jeśli chodzi o zarobki. Będziecie mocno nad tym myśleć. I tutaj, jeżeli chodzi o osoby, które mają własne działalności, własną firmę, no to taka praca zdalna przez internet mi się też pokazuje. Może planujecie założyć, może macie bardzo dobry pomysł. I kochani, zdrowotnie, problemy z wyglądem zewnętrznym, skórne, wszystko co wiąże się z dermatologią również. Karta wyroczni dla Was, zbliża się ogniste apogeum. Tak to wygląda, drogie panny, na ten tydzień. Ja oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, po bransoletki ochronne z Waszym znakiem zodiaku. I ostatni znak, koziorożec. Moje drogie koziorożce, no więc tak, tutaj pokazują mi się jakieś trójkąty miłosne, coś wychodzi na jaw, ktoś tak jakby rezygnuje z jednej relacji na rzecz drugiej, dlatego że pokazuje się coś mocno stabilnego, mocno stabilnego. Jeżeli tkwiliście w relacji, która nie dawała Wam szczęścia, takiego poczucia bezpieczeństwa, bezpiecznej przystani, będziecie w tym tygodniu zastanawiać się mocno nad zakończeniem tego, ponieważ na horyzoncie pojawia się jakaś nowa relacja albo relacja, którą będziecie odnawiać z kimś z przeszłości. I tutaj przede wszystkim, kochani, ważne jest, żeby podjąć dobrą decyzję, też nikogo nie raniąc. Jeśli jesteście osobami samotnymi, singlami, widzę tutaj jakieś takie pisanie z kimś przez internet, rozmowy. Wy możecie wybierać pomiędzy dwiema, trzema osobami, bo może być tak, że poznacie kilka fajnych osób, ale dwie tutaj mocno Wam zawrócą w głowie i Wy się będziecie zastanawiać, komu dać szansę, czemu dać szansę. I tak jakby nie widzę tutaj sytuacji romansowych, widzę bardziej chęć stabilizacji, zakotwiczenia się, stworzenia takiego ciepłego, stabilnego domu na lata. My jesteśmy po Nowiu w Raku, tutaj też w lipcu są takie transformujące energie. Przykładamy dużą wagę do założenia rodziny, do takiego bezpieczeństwa emocjonalnego, więc Wy będziecie się teraz mocno zastanawiać, czy to, w czym tkwicie, jest dla Was dobre, czy dać szansę nowej relacji, nowemu związkowi. Tutaj będzie taka właśnie zagwozdka. Jeśli chodzi o pracę, dla Was może przyjść coś nowego. Ktoś Wam zaproponuje fajną posadkę, dobrze płatną i Wy się będziecie bić z myślami, czy po prostu rezygnować z obecnej, czy przejść do tej nowej, bo tutaj się przyzwyczailiście, chociaż powiem szczerze, że ktoś Wam kopie kłody, raczej ktoś Wam kopie dołki pod nogami, ktoś tutaj rzuca kłody, jest konkurencja, jest bardzo mocno to zarysowane, jakieś kłótnie, konflikty. Także no, będziecie się faktycznie później zastanawiać mimo wszystko, czy tego nie zmienić. Jeśli macie własną działalność, kochani, jest ktoś, kto źle życzy, kto faktycznie nie jest za tym, żebyście tę firmę prowadzili. Ktoś może być zazdrosny o to, że Wam się tak fajnie powodzi, tak?
no i będzie chciał to zniszczyć. Także tutaj uważajcie na ludzi, nie każdemu można ufać. No nie każdy po prostu dobrze życzy, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o konkurencję. Konkurencja, pamiętajcie, nigdy nie śpi. I zdrowotnie, kochani, tutaj nie mam typowych chorób czy problemów z ciałem, natomiast zmuście się do refleksji nad dotychczasowym trybem waszego życia, co nie służy waszemu zdrowiu, bo tu są konieczne też duże zmiany, tak? W kontekście właśnie chorób, żeby lepiej się zacząć odżywiać, zadbać o jelita, o układ pokarmowy. I karta wyroczni dla was, czas uzdrawiania. Tak to wygląda na ten tydzień. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki ochronne z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.